Witam bardzo serdecznie wszystkie zespoły regionalne. W sposób szczególny pragnę powitać gości z Bułgarii, ze Sofii, zespół Mladost. Niestety nie umiem po bułgarsku, tylko powiem zdrastwujcie. Kiedyś to był język taki uniwersalny tutaj dla nas. Cieszymy się z ich obecności i ze wspólnej modlitwy i też chcemy modlić się za nich właśnie, za zespół, żeby Pan Bóg im błogosławił, żeby mogli pięknie śpiewać na chwałę Pana Boga, upożytkowi ludzi. Także stwórzmy taką wspólnotę modlitewną. Oni przeczytają też w swoim języku jedno czytanie, które będzie powtórzone też w naszym języku polskim. Potem będzie wezwanie po bułgarsku, również w modlitwie wiernych. Także też starają się zaangażować w tę naszą wspólną. I tymi słowami: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej wspomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania, i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże. Евангелие от Матея, глава 7. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си: чакай да извадя сламката от окото ти, а пък нам, в твоето око има греда? Лицемерецо, извади първо гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Thank you.
Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем чеда Божи и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не познава. Thank you.
za przygotowanie tej pięknej uroczystości, za oprawę zespołowi spod Kikuli, który pięknie grał, śpiewał. Dzieciom i starszym bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich. Są tutaj panie też w strojach. Dziękuję również za obecność i wspólną modlitwę. Chcę szczególnie podziękować w imieniu nas wszystkich zespołowi z Sofii, z Bułgarii, Mladost, Młodość, żeby właśnie dalej byli tacy młodzi. Radujem się, że wy przyjechali k nam. Spasiba. Nie wiem, czy teraz nam zaśpiewają coś w kościele jeszcze? Jakieś coś jednego? Ja? Jedno coś zaśpiewają nam, a potem zapraszamy też wszystkich, bo jeszcze takie krótkie śpiewanie będzie na rynku tutaj w Milówce, po prostu po przejściu przez drogę, ostrożnie tylko przez drogę, i jeszcze na chwilę zaśpiewają, także gorąco też zachęcam, żeby przejść tam na rynek i tam i nasz zespół wystąpi, i właśnie nasi goście. A teraz jeszcze wysłuchamy, jeszcze niech nam coś zaśpiewają. Yeah.
pani Grażynie. To idziemy. Tylko lepszego.